To nie był udany wieczór dla Marka Kościkiewicza i Agnieszki Pomorskiej. Przed tygodniem to właśnie oni jako pierwsi pożegnali się z naszym programem. Spotkamy się z nimi dopiero w wielkim finale, a dziś na naszym parkiecie zobaczymy 11 par. Która z nich zatańczy po raz ostatni, a które dalej walczyć będą o kryształową kulę? O tym, jak zwykle, zadecydują Państwo. Ze studia TVN, na żywo, taniec z gwiazdami, przed Państwem Jazz Canteen. O mama, 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 mama. Living easy, living free, sees a sticker on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. No need reason, no need rhyme. There ain't nothing that I'd rather do. I'm going down, party time. Well, all my friends are gonna be there too. Nobody gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Ain't nobody gonna mess me around. Hey Satan, look at me. You know I'm singing in a jazzy band. Hey mama, look at me. I'm on my way to the promised land. On a przed Państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Dobry wieczór! Highway to Hell śpiewali Jazz Canteen. Wiesz, Kasiu, zeszłej niedzieli byliśmy świadkami prawdziwego cudu. Niemożliwe. Prowadziłeś program za darmo? Co to, to nie. A, czyli że nasi siatkarze wygrali, tak? Nie, nie, to akurat nie był cud. Chodzi mi o to, że nasz program czynił cuda. Kobiety zamieniały się w księżniczki, drewienka w seksbomby, a twardzi sportowcy w delikatnych dżentelmenów. A ty w co się zamieniłeś? Ja też się chciałem zamienić w księcia, ale mnie nikt nie pocałował. No dobra.
No i jak? Co, nadal bliżej żaby? Ale czekaj, może cię pocałunek którejś z naszych gwiazd odmieni. No dobra, będę próbował. Oto one! Para numer jeden to mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak i jej partner Sławomir Turski. Para numer dwa to aktor Piotr Zelt i jego partnerka Anna Głogowska. Para numer 3 to dziennikarz radiowy i telewizyjny Zygmunt Heiser i jego partnerka Blanka Winiarska. Para numer 4 to modelka Iga Wyrwał i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 5 to aktorka Grażyna Wolszczak i jej partner Cezary Olszewski. Para numer 6 to piosenkarz Michał Kwiatkowski i jego partnerka Jania Lesar. Para numer 7 to piłkarz Polonii Warszawa Radosław Majdan i jego partnerka Izabela Janachowska. Para numer 8 to aktorka Weronika Rosati i jej partner Krzysztof Hulboj. Para numer 9 to mistrz Europy w sprincie Marcin Urbaś i jego partnerka Katarzyna Krupa. Para numer 11 to aktorka Anna Mucha i jej partner Rafał Maserak. Para numer 12 to aktorka Natasza Urbańska i jej partner Jan Kliment. Zawodnicy zatańczą dla nas jive'a i tango. Nasi zawodnicy zatańczą, a co oni zagrają? Już pora na makijaż, na wielki świateł blask. Orkiestra daje znak nam, taniec z gwiazdami, taniec z gwiazdami. Cześć! Tomek Szymuś i jego orkiestra! Pamiętasz w Muppet Show taką lożę szyderców, tam było takich dwóch? No pamiętam. I oni tak się śmiali. No właśnie, my też mamy taką lożę, tylko jeszcze większą. Iwona Pawłowicz, Zbigniew Wodecki, Beata Tyszkiewicz i Piotr Galiński. Nasi jurorzy, sędziowie, którzy również będą decydować o tym, które z par obejrzymy w wielkim finale. Fundatorem nagród dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart z miłości do piękna. A myślałeś kiedyś o tym, co może robić mistrz po zakończeniu kariery? Mistrz? Prawdę powiedziawszy, to nie, bo chciałbym jeszcze trochę powystępować. Ale ja miałam na myśli akurat mistrza, który jest od ciebie znacznie szybszy, Piotruś. Mhm. I on się ożenił. W przeciwieństwie do mnie. Poznaliśmy się z Karoliną w sportowym świecie, na stadionie. Pamiętam, że robiła start z bloku i podniosła wzrok. I pamiętam bardzo dobrze oczy. Było to jedno spojrzenie i wiedzieliśmy już, o co chodzi. Po drugiej randce już wiedzieliśmy, że chcemy być ze sobą. Już padły tam jakieś wyznania miłości. Strzała Amora. Przepraszam. No tak troszeczkę
byłam zazdrosna o to, że to on teraz będzie potrafił tańczyć, a ja nie. No tylko popatrz na mnie i cyk. Zawsze to jednak kobieta trochę powinna bardziej tańczyć niż mężczyzna. No a teraz znacznie uważam, Marcina, notowania idą w górę, że to jednak jako facet będzie potrafił się ruszać. Ale mam nadzieję, że jako dobry partner poprowadzi mnie. Tango zatańczy para numer 9. Marcin Urbaś i Kasia Krupa. Marcin i Kasia. Witam bardzo gorąco. Pierwszy taniec, pierwsi na pożarcie przez Piotra. Na razie loża szyderców. No właśnie, nie tylko tutaj, bo i tam Michał Piruk widziałem, ale nie wiem, czy wiesz, że widziałem właśnie, ale nie wiem, nikogo czy wiesz. Nikogo nie będziemy tu pożerać. O właśnie. Bo dlatego, że tango było przyzwoite, jak ja słyszę muzykę z Chicago, to wiesz, że mnie to rozmiękcza no od razu, bo to mój ukochany musical. Zastanawiałem się, czy będziesz Amosem, czy Flynnem, nie wiem. No, Amosem nie byłeś, czyli ciapą na parkiecie nie byłeś. Bardzo dobre fragmenty tanga, bardzo dobre. Szczególnie podobał mi się początek, kiedy byłeś taki, wiesz, zdecydowany i mocny na parkiecie. Później oczywiście, jak doszedł szereg kroków, to widziałem, że troszeczkę odpuściłeś, szczególnie sylwetkę. Ale proszę Państwa, co się stało? W końcowej sekwencji przepiękny ciąg promenad, zatańczonych super rytmicznie. Brawo. Czy coś na takie diktum? Na mowę, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, do widzenia. Do Kasi, która również w musicalu Chicago, proszę Państwa, grała główną rolę. Zresztą bardzo pięknie. A jeśli Państwo chcą pięknie tej parze pomóc, zapraszam do głosowania. Pierwsza para tego wieczoru już dotarła do mnie szczęśliwie. Dobiegli? Dobiegliśmy. Ja po pierwsze już. Marcin, czy w twoim przypadku zawodnika sportowego twoja kariera na bieżni w taki naturalny sposób zdecydowałeś o tym, żeby zakończyć już wyścigi na bieżni, czy to była jakaś raptowna decyzja? Znaczy ja się już z tą decyzją troszeczkę oswajałem, właściwie od ubiegłego roku, więc można powiedzieć, że już byłem na to przygotowany i to nie było coś, co mnie, nie wiem, zwaliło znów, że strasznie się stało źle, że skończyłem karierę. To była moja decyzja indywidualna, podjęta bardzo racjonalnie. Przed tobą edukacja innych, ale może nawet nie przypuszczałeś, że znajdziesz się tutaj, po drodze. No nie przypuszczałem, bo skończyłem karierę w kwietniu, a w maju już wiedziałem, że może być że taka opcja. Nie żałujesz na razie? Nie żałuję. Są... Co ma powiedzieć? Oczywiście, Gasieńko. A powiedz mi, czy ty zastanawiałaś się nad tym, kim ty mogłabyś, chciałabyś być, gdybyś nie była tancerką, gdybyś nie pracowała w swoim zawodzie? Znaczy, ja skończyłam dyplomację i tak po cichu marzyłam, że wyjadę na placówkę do jakiegoś ciepłego kraju. Pani minister tańczy? Na przykład, tak, pani tańcząca pani minister. No, to by było marzenie. Ale na razie nie wyjeżdżaj, bo my ciebie tutaj jeszcze bardzo nie potrzebujemy. Jeszcze nie. Potrzebuje cię Marcin.
I potrzebują również nasi jurorzy, żeby mieli kogo wysoko oceniać. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 8. No słuchajcie, Marcinie, Kasięgo, to są bardzo ładne oceny. Serdecznie wam tych dobrych ocen gratuluję. Dla państwa będzie dużo czasu, bo przez cały program, żeby na tę parę głosować, przypomnę numer telefonu, żeby zagłosować na Marcina i Katarzynę. 0704 30 70 09. Tam należy zadzwonić. Lub albo oraz wysłać SMS o treści 9 pod numer 7326 dla tej pięknej pary. Proszę zostać z nami koniecznie już za chwilę po przerwie. Kolejne nasze gwiazdy na parkiecie. Ze studia TVN. Na żywo, taniec z gwiazdami. Widzowie TVN-u mogą już oglądać Weronikę Rosati w zupełnie nowej roli. A my dowiemy się teraz, czym różni się Weronika od swojej bohaterki. Weronika dzieli swój czas między treningi a grę w powstającym właśnie nowym serialu TVN. Czym różni się od swojej bohaterki? Ona ma w sobie coś takiego, czego ja nie mam, bo ona ma taką bardzo dużą pewność siebie. Druga taka okazja może ci się nie zdarzyć. Ona zawsze dostanie to, co chce. Ja na przykład w ogóle tak nie mam. Nie potrafię prowadzić żadnych gierek z ludźmi, zwłaszcza z mężczyznami, a ona jest mistrzynią. Może dzisiaj po godzinach poszlibyśmy na późny obiad, wczesną kolację. Vera, wiem, że dzisiaj ci nie idzie za bardzo, ale musisz się wczuć trochę, no. W co? No w pannę młodą, no, a jestem twoim mężem, no. Ja się nie nadaję na pannę młodą, na starą pannę. Nie będziesz starą panną, na pewno kiedyś tam ci się uda. Nie mam szczęścia miłości i może rzeczywiście jestem naiwna, bo wierzę, że ja też kiedyś, no nie wiem, może kurczę go znajdę. Jaifa zatańczy para numer 8, Weronika Rosati i Krzysztof Kulboj. Weronika i Krzysztof. Tak więc był to już, proszę państwa, drugi pocałunek w dzisiejszym programie na koniec. Weronika, wiesz ile po tym filmie, ile będzie telefonów tutaj do nas. Naprawdę, nie będzie się można opędzać. W każdym razie, Iwona Pawlowicz. Mi nawet wzruszył ten fragment, ale nie taneczny niestety. Weroniko, dzisiaj duża burza będzie, ponieważ
Może nie, nie zacznę od burzy. Zacznę od tego, że bardzo mi się podobał twój nastrój w tym tańcu, ponieważ było radośnie, dziewczęco, bezproblemowo. I to było bardzo ładne. Natomiast były bardzo niestety ciężkie nogi, ponieważ nie używałaś w ogóle stóp. Było człap, człap, człapu, człap, człapu, człap. Mało tego, i to już jest najgorsze przy tym dzisiaj, ale powiesz to z uśmiechem na ustach, Weroniko, było poza muzyką w wielu momentach. I to już jest niestety, powiem ci, przekładam tu ocenki, bo tańczyć poza rytmem, B. Zbigniew Wodecki. Nie, kochany, ja ci się teraz nie będę mówił. Po tym, co Iwona, za daleka odległość od tego, co ona powiedziała. Ja się strasznie podobał tylko ten moment, kiedy z taką dynamiką wpadliście na siebie. Gratuluję, że stoicie teraz na własnych nogach. Ale to było, to było perfekcyjnie wykonane, ten moment. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Do Kasi Skrzydeckiej. No mnie się ten taniec bardzo podobał. No ale cóż, proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwu również się podobało i Państwo poprą tę parę i zagłosują na nich SMS-ami. A my już podglądaliśmy troszeczkę kulisy realizacji nowego serialu z Weroniką w roli tym razem czarnego charakteru. Czy zdarza Ci się, Weroniko, że kiedy grasz jakieś role na ekranie filmowym, później telewidzowie czy widzowie utożsamiają Ciebie z postaciami? Mnie kojarzą z tym, tak. To jest niestety bardzo niebezpieczne, bo to też narzuca się na życie prywatne. I jakby w ogóle ludzie mnie kojarzą z tym, co gram, albo... No. Czyli jeżeli grasz kobietę uwodzicielską i demoniczną? Albo z tym, czym jestem stworzona w mediach niektórych na przykład. Ale tym się wcale nie należy przejmować. Ale najfajniej jest grać czarne charaktery, zdecydowanie. Są najbardziej charakterystyczne i ludzie najbardziej pamiętają. I to wcale nie znaczy, że na życie trzeba być czarnym charakterem. Wręcz przeciwnie. Zdecydowanie. Jeżeli fajna kobieta gra dobrze czarny charakter, to znaczy, że jest świetną aktorką. Wiesz, Krzysztof, czy mnie się wydaje, czy Weronika na tych treningach szczególnie ma jeszcze i takiego niewiarka w sobie? Jakby nie wierzyła we własne siły. Tak, musisz się ciągle przekonywać, żeby uwierzyła w siebie. Może troszeczkę teraz nie uwierzyła, dlatego że to był przypadek, że zatańczyła poza rytmem, bo wszystkie treningi i wszystkie próby tańczyła w rytmie. Także naprawdę to był przypadek. No ale to jest program na żywo. Ale to może było tylko przez sekundkę. To może było tylko przez sekundkę, a potem wrócili do rytmu i na pewno damy im szansę. Zobaczymy, czy jurorzy będą bardzo groźni i te potknięcia naprawdę tak ostro podsumują. Może wcale nie. Iwona Pawłowicz. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 4. Weroniko i Krzysiu, oni się dzisiaj troszeczkę martwią, dostali troszkę mniej punktów, nawet sporo mniej punktów dzisiaj, ale cała nadzieja teraz w telewizach, bo wszyscy ci, którzy dobrze życzą Weronice i Krzysztofowi i chcą, żeby tańczyli dalej i chcą im dać szansę, będą na nich na pewno głosować. Numer telefonu to jest 0704 30 70 08 i SMS-y o treści 8 pod numer 73 26. Będzie na pewno lepiej. Tak, poprawimy się po prostu. Zobaczcie, bardzo na was liczą. Ja trzymam za was kciuki i na pewno się uda. Musi. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny okazuje się, że w Tańcu z Gwiazdami jego uczestnicy mogą nauczyć się nie tylko tańca. Tym razem przekonała się o tym Ania Mucha. Ciekawe, kiedy ja się przekonam. Jakieś zmiany we mnie zachodzą. Przestaję być dziewczynką z kokardkami, wiesz, taką lekko pierdzielniętą, z tym wielkim uśmiechem i taką dziewczynką. I podoba mi się to, że się wykluwam. Powolutku, no ale nieuchronnie. Mam wrażenie, że więcej rzeczy robię dla siebie, że bardziej o siebie dbam w każdym sensie tego słowa. Jestem bardziej świadoma swoich potrzeb, świadoma swoich emocji. Nie mam takiej, nie mam agresji w sobie. Kiedyś byłam wściekła. To, czego jestem tutaj uczona, to uczona jestem tego, żeby polubić siebie. Tak, zaczynam siebie lubić.
Tango zatańczy para numer 11. Anna Mucha i Rafał Maserak. I Rafał. W niezwykle ekspresyjnym, dramatycznym tangu. Przepraszam, musiałam. Proszę Państwa, Ania Mucha z muchy zamieniła się w motyla. Ale czy mogłabyś mnie pocałować? Tak. Rafał, ty nie, ty nie. Proszę Państwa. I nadal żaba, widzisz? Iwona Pawłowicz. Ale powiem ci, muszko, że mam coś chyba też z ciebie. Mam ochotę ci tak, wiesz, ciebie przytulić i zrobić za to tango. Ach, tak jak ty. Ale wiesz czemu? Ale wiesz czemu, super, niech przychodzi, ponieważ oczywiście, że zawsze oceniam technikę i tego będę się trzymała i oglądałam i była dobra, ale ty tak dodałaś swoją osobowość, charakter, zatańczyć do tego utworu, no nie jeden mistrz mógłby się wyłożyć. Ty po prostu wyczesałaś. Ostro, osobowość. Myślę, że wiesz co, ty pracujesz po prostu, ty jesteś zawzięta, baba, dobrze, rób tak, trzymaj, ale powiem ci, wiesz co, chcę naprawdę tu Rafała jeszcze wypunktować, bo on, wiesz, zawsze wydaje się, że on będzie się wygłupiał, a tu po prostu wyszedł Superman Rafał. No. A co na to Zbigniew Wodecki, kolejny Superman? No. Rozłożył się. Nie wiem, czy zdążę. Rzeczywiście to był piękny utwór, ciężki i bardzo trudny do zatańczenia. Bardzo trudny do zrobienia dobrego układu. To Państwo interpretacja muzyczna. Tak, tutaj jest bardzo, Maciek, któremu chcieliśmy podziękować. Bardzo dziękujemy. A to, co Państwo wykonaliście, po tak zwanym diagonalu, Panie Piotrze, prawda? Panie Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie. Diagonalu. To gdyby tu stał Trafipax, to byście mieli 8 punktów karnych i 400 złotych mandatów. To było w takim tempie wykonane. A poza tym pani wiara w siebie i optymizm wrodzony, no, dopełniła resztę. Także serdecznie dziękuję. Kochani, dziękuję. Możesz umyć. Dobrze, już, proszę Państwa. Drodzy Państwo, jeśli Państwo chcą mnie pocałować, przepraszam, jeśli Państwo chcą głosować na tę parę, zapraszam bardzo gorąco, róbcie już to teraz. Ale mam fajną parę u siebie znowu. No.
No. Nie, ja chciałam podziękować przede wszystkim Rafałowi, naprawdę bardzo dziękuję. Tańczyliście z niezaprzeczalnym, ostrym wyrazem do fantastycznej muzyki z dobrego filmowego musicalu. Czy po zatańczeniu do takiego kawałka, Aniu, nie nabrałaś trochę ochoty na zagranie, no jeszcze, na zagranie roli w jakimś musicalu? Nie, ja prawdę mówiąc chciałabym tańczyć, naprawdę. Znaczy obudziły się we mnie demony jakieś. Ja chcę tańczyć. Obyś miała mnóstwo odcinków na to jeszcze, tego ci bardzo mocno życzę. Nie będę tańczyć. Siły znajdę, słuchaj, no już powoli musisz. Się... Musisz. No, znajdę. Rafał, wreszcie ktoś cię przebił temperamentem. Nareszcie maser ujarzmiony. Zgadza się, jak widać, jaki musiał jestem się z tym w tej zgodzić. Chwili. Jestem... Ja jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Obyście mieli na to jak najwięcej odcinków. Zobaczmy, czy sędziowie uważają, że do następnego odcinka macie przejść z bardzo dobrymi ocenami. Popatrzmy. Iwona Pawłowicz. 10. Zbigniew Wodecki. Beata Tyszkiewicz. Piotr Galiński. No moi kochani, 40 upolowane w trzecim odcinku programu. Słuchajcie, mój żaden komentarz nie jest tutaj absolutnie potrzebny, tylko podam Państwu numery telefonów 0704 30 70 11. Tu mogą Państwo zadzwonić i wysyłać SMS-y o treści 11 pod numer 7326, żeby uśmiech Ani był jeszcze szerszy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Co prawda wiemy dobrze, że to nie szata zdobi człowieka, ale w wypadku tej pary szata z pewnością nie szpeci, zwłaszcza modna szata. Zresztą zobaczcie sami. O, cześć. Witam. Uwielbiam ciuchy, uwielbiam się przebierać. Mamy dużo nowych rzeczy, także mam nadzieję, że coś Państwu wpadnie w gust. Ciuchy mają dla mnie duże znaczenie nie tylko w życiu prywatnym, ale także, a nawet przede wszystkim w życiu zawodowym. To musisz mieć. Michał jest oryginalnym facetem i bardzo wyjątkowa osoba. Jego artyzm widać wszędzie, cokolwiek robi. Lubię prowokować. Może to być w moich tekstach, w mojej muzyce, w aranżacjach, także jeśli chodzi o wizerunek. Jania jest taką osobą, z którą bardzo dużo się bawimy i tego typu miejsce, sklep z fajnymi ciuchami, niespotykanymi, jest dla nas idealnym placem zabaw. Bonsoir, madame. Jezu Maria. Jakbyś z Nevady uciekł. Idziemy na ulicę. Tak, masz tyle odwagi? Tak? Nie, raczej nie. Jaifa zatańczy para numer 6, Michał Kwiatkowski i Jani Alesa.
Zapraszam was, kochani, bardzo serdecznie, żeby już Piotrowi w zasadzie dać głos, powiem tylko, że prawda, jak mocno w rytmie osadzony taniec. Hau, dziękuję za głos. Galin dał głos. Słuchajcie, no fajną masz fryzurę między tak Królem Lwem a Wodeckim. Ta fryzura. A jeszcze tam Presley by się załapał. Ale fajnie, wiesz, bo to do Jive'a jak najbardziej, a w takim ujęciu, wiesz, luzackim, to super. W każdym razie tak, no twoja żywiołowość, to wiesz, nawet u Marlaka by podniosła strumny. Gratuluję temperamentu. Natomiast byłoby znakomicie, całkowicie byłoby fantastycznie, gdybyś troszkę włożył, wiesz, w stópki techniki. One by nadały lekkości, prawda, Iwona? Bo, tak, bo były tak zwane słoniowe nóżki. Generalnie na raz stawiałeś krok, wiesz, na całą stopę. Zabrakło tego, że tańczymy czasami pół palce, cała stopa, pół palce, cała to... Co moja partnerka cały czas mi mówi. Cały czas ci gada, gada, a ty... Zrobisz na przekór, no nie? Pojadę na przekór. Co tam, partnerka? Będę inaczej. Ale nie, fajnie, bo żywiołowo, nie, fajnie. Stara. Dziękuję. Beata Tyszkiewicz. No cóż, jakieś wspaniałe, fenomenalne kolejne pana wcielenie. No kompletnie jakby inna osoba, bo tak, co pan wystąpi, to jest zupełnie kim innym. Złoty chłopiec. Złoty chłopiec. Nie po... Podpowiadaj mi, ja mam trochę, wiesz, tak? Także, nie wiem, tu się czepiają, bo oni są znawcami prawdziwymi, ale show genialne i po prostu bardzo gratuluję wam obojgu. Dziękujemy bardzo. Super. No cóż, proszę państwa, no ja już mogę, w zasadzie nie muszę nic mówić, państwo wiedzą, co powinni zrobić, to znaczy natychmiast podejść, bądź wziąć swój telefon i zagłosować. Dziękujemy. No i bardzo było energetycznie, a ja się zahaczę troszeczkę o ten scenariusz, który był na początku waszego tańca. Tak. Jania wezwała na pomoc, bo byli jacyś napastnicy i ty ich tam rozgromiłeś. Tak, ja chciałam tylko oficjalnie powiedzieć przed całą Polską, nie umiem się bić, ale jeśli kiedykolwiek Jany będzie miał problem, to może zawsze na mnie liczyć. Jednak. Tak. Ale czyli nie jesteś taki, że w razie czego... Ja pierwszy raz w życiu się biłem teraz na scenie, tak? Nie, to by... nie to, że zachęcam. A ja myślałam, że ty jednak tak, że długo cię prowokować nie trzeba. O to chodziło. Czyli spokój. Tak, ja przepraszam, chciałam zrobić taką małą jedną dygresję. Dlatego, wiem, że ktoś nas ogląda. Tak, oglądają nas ludzie z Francji. Je voudrais embrasser très très fort tous mes amis, tous les gens qui me soutiennent en France. I chciałbym także ucałować mój Gorzów Wielkopolski. Dziękuję. Dzięki śliczne. Okej. Okay. Jania, Michał rzeczywiście taki spokojny na treningach, czy go roznosi czasami energia? Nie, go cały czas roznosi, go trzeba uspokajać. Rozumiem. Tylko do bitki nie jest taki skory, a do tańca na szczęście skory. Zobaczmy, czy jurorzy to ocenią. Dobrze ocenią. Iwona Pawlowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 7. No i drodzy państwo, Michał z Janią upolowali 2 dziewiątki. To całkiem przyzwoita ocena. Oczywiście i z Polski, i z Francji można nadsyłać teraz telefony i smsy na tę parę. Z innych krajów oczywiście również. 0704 30 7006. Tu państwo telefonują. Nie można za granicę wysyłać. To tylko trzeba trzymać kciuki w takim razie i oglądać. Ale z Polski państwo mogą wysłać sms o treści 6 pod numer 7326 lub telefonować. Trzymam za was kciuki. Dziękuję serdecznie. A państwo koniecznie proszę, żeby pozostali z nami, bo po krótkiej przerwie kolejne pary będą walczyć na naszym parkiecie. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Zygmunt Kaiser jest człowiekiem niezwykle stałym w uczuciach. Tydzień temu opowiadał nam o niegasnącej miłości do radia, a dzisiaj... Zawsze byłam fanką radia. Tam miałam swój ulubiony głos, a właściwie jeden. Cześć, Tydziu! Postanowiłam zobaczyć, jak wygląda właściciel tego głosu, tylko jak to zrobić. W lecie z radiem w 1983 roku wpadliśmy na szalony pomysł. Wybory Miss Lata z radiem. Zdjęcia dziewczyn ukazały się w gazetach. Kilka z nich zostało zaproszonych do studia. Siedzę, w słuchawki, mikrofon i wchodzi
największe ciacho na świecie. I ja już nie miałam wątpliwości, kto to jest. Nasze spojrzenia się skrzyżowały, ale jesteś ciachą. Dorota zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Piękna blondynka, wysoka, fantastyczny uśmiech, na w ogóle super. Gdybym nie poszła wtedy na te wybory Miss, to Zygmunt pewnie nigdy nie dowiedział się o moim istnieniu. I nie czułabym się chyba najszczęśliwszą kobietą na świecie. I to by była masakra. Teraz bardzo pilnie trenuję tango. To trudny taniec, ale piękny, zmysłowy. Mam nadzieję, że kiedyś z Dorotą zatańczymy tango razem. Odchodzę, Zygmunt. Nie odchodzisz. Tango zatańczy para numer 3, Zygmunt Heizer i Blanka Winiarska. Zygmunt i Blanka. To Zygmunt, wygląda na to, że zorganizowałeś wybory Miss po to, żeby spotkać żonę. To piękne, naprawdę. To tak mniej więcej gratuluję. Było. Proszę Państwa, piękne wykonanie i trzeba tu powiedzieć, że solo grał Wiesław Przątka na akordeonie i piękne solo na skrzypcach Patrycja Jopek. Duże brawa. Oczywiście, zapach kobiety. Dlatego Piotr Galiński będzie odpowiadał. Tak, Zygmunt zorganizował Miss Lata z radiem, żeby spotkać żonę, a do Tańca z Gwiazdami przyszedł, żeby czarować żonę tangiem pewnie. Tango już niejedno małżeństwo rozwaliło, ale też dodaje pikanterii w związku, także wiesz, Dorota teraz będzie bardzo happy, że umiesz tańczyć tango. Powiem Ci tak, Twoje tango składało się z dwóch części. Część taka, temat przypominający temat turniejowy i tango Argentino. Argentino znakomite, właśnie w klimacie, wiesz, blisko do partnerki, taki, wiesz, przyczajony tygrys. Natomiast z tym fragmentem turniejowym nieco gorzej. Zaraz Ci powiem dlaczego. Dlatego, że no, ciężar ciała troszkę za mocno, wiesz, do tyłu, a jednocześnie taka bardzo ściśnięta rama. Natomiast gdybyśmy to brali jako obrazek tangowy, taki klimatyczny, to cacy. Zbigniew Wodecki. Ale Piotruś, udźwignął. Ty jesteś dojrzałym facetem. No tego nie widać, ale jesteś dojrzałym facetem, Zygmunt. Ja się bałem, że my tu zobaczymy pląsającą kolumnę Zygmunta co najmniej. A tu się okazało, że jednak to piękne solo Patrycji uskrzydliło ciebie. I było fajnie. No ty jesteś takim gościem, oni się nazywają, jak się oni nazywają? Tangeros, tak? Tak, tak, tak. Ci goście, oni mają po 70 lat tam, podobny tam się do nich. Słuchaj, dlaczego w Argentynie kolejka kobiet? Czego ci życzę? Masz jeszcze 20 lat czasu co najmniej. Zygmunt jeszcze przynajmniej ze 30 lat musi poczekać. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękujemy. Tangeros.
Proszę Państwa, i w tym pięknym tangowym nastroju zapraszam Państwa już do głosowania, a mam nadzieję, że ta para przejdzie dalej. Scent of a Woman, zapach kobiety, a nam już pięknie pachnie bukiet Blanki tutaj. Bardzo dziękuję. Zygmunt. No i pięknie pachnie mój misio. Proszę, jak było u Ciebie z tańcem niegdyś, zanim w ogóle myślałeś o tym, że za wiele, wiele lat trafisz do tego programu? Myślę o takich imprezach szkolnych, studenckich. Nie, ja bardzo chętnie. Podpierałeś ściany, czy lubiłeś tańczyć? Nie, ja lubię tańczyć. Razem z Dorotą lubimy tańczyć, tylko tańczymy tak po swojemu, no jak każdy. Tak jak wam w duszy gra. W życiu nie przyszło mi do głowy, że będę tutaj musiał rozciągać ramę i jakieś takie... Tańczyć centrum do partnerki i tak dalej, prawda? Tak, tak, tak. Nie, ja lubię tańczyć. Ja muszę przyznać, że miałam możliwość zobaczenia, jak tańczą razem z małżonką i naprawdę bardzo fajnie to wychodziło, naprawdę, mam pod dużym wrażeniem. Zygmunt po prostu prowadził. Proszę, a wiecie, że ja często spotykam osoby, które oglądają nasz program systematycznie już od wielu edycji i na żywo komentują swoje odczucia odnośnie uczestników programu i mówią o tobie tak... Nam się strasznie podoba, że pan Zygmunt jest taki skupiony i tak bardzo się stara, a jak mu wyjdzie jakiś kolejny fragment tańca, to tak bardzo go to cieszy. No bo to wiecie, że to tak wygląda? Nie, ale, bo tak jest naprawdę, bo ja tak się cieszę, jak uda się coś tam, o czymś nie pamiętam. Ja końcówkę skopałem kompletnie, ale byłem taki szczęśliwy, ale że w ogóle tego nie słyszeliśmy. W ogóle tego nie słyszeliśmy, do końca było fantastycznie. Teraz zobaczymy, czy będziesz się nadal tak cieszył po ocenach jury. Jury. Iwona Pawłowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Gawiński. 7. No i nasze jury, fajne. Czyli jurorzy, przyznali fajne. Wam 30 punktów. Fajnie. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Ale jeszcze mnóstwo telefonów. No na to liczymy. Na to liczą, a zatem Państwu przypominam, pod który numer 0704 30 70 03. Tam należy zadzwonić, by głosować na tę parę. I SMS-y o treści 3 pod numer 7326. Bardzo ładna para, należy im się miłe głosowanie. Dziękujemy bardzo, liczymy na Państwa. Nie da się ukryć, że nasz program bardzo istotnie odmienił życie jednej z naszych gwiazd. I mam przy tym nieodparte wrażenie, że odmienił na lepsze. Mojego tatę widziałam tylko przez sekundę, jak miałam make-up robiony, więc nie mieliśmy szansy porozmawiać, więc to było taka myśl, że już jest i to wszystko. Tata Igi wyrwał i siedzi na widowni tutaj z nami. Pozdrawiamy go bardzo, bardzo serdecznie. Gratulujemy córki. No po prostu już tak zestresowanej, no ja jej nie widziałem. Przecież ona była praktycznie sztywna. No normalnie jest na luzie, no. Normalną dziewczyną, wesołą, uśmiechniętą. Nie jest tak zestresowana, jak to było widać w niedzielę. W życiu jeszcze tyle nie przegadaliśmy. To była nasza już taka konwersacja, kiedykolwiek w życiu mieliśmy. No, te dwa lata przerwy w kontakcie między nami, no, to jest bardzo dużo. Cieszę się, że mój tata się do mnie odezwał, bo dzięki temu czuję się spokojniejsza psychicznie i teraz mogę się skupić wyłącznie na programie. Jaifa zatańczy para numer 4. Iga Wyrwał i Łukasz Czarnecki. Jumping in a record, I want my journey to play. Run.
Iga i Łukasz. No proszę, uśmiechnięta Iga. Przepraszam, może nie dam głosu Iwonie, bo Iwona się zasłania kartką. Czy to no, trochę oznacza... się jeszcze śmieje. No właśnie. No ale Iwona. Powiedz, że jest coraz lepiej. Iwona, popatrz mnie na usta. Coraz lepiej. Wiesz co? Teksańska masakra. Piłą mechaniczną 4. Iga. Nie, powiem ci tak naprawdę. Emeryt miałby chyba więcej energii w tym czajfie niż ty, Iga. Co się stało? No przecież jesteś fajną... Uważaj z emerytami, dobrze? Właśnie. Nie obrażając właśnie. Nie obrażając właśnie. Igunia, jesteś właśnie fajna, luźna dziewczyna. Racja. Ja tańczyłem z babką ostatnio w garderobie Jive'a i tak dała jazzu, że hej, wymiata w ogóle, kiki. No, co się stało? Tak po prostu plum-plum i jeszcze wiesz, że kilka razy... Dzisiaj Iwona, człap-człap, plum-plum, tak dzisiaj oceniam. Wiesz dlaczego, Iwona? Bo nie ma szpilek, no. Beata Tyszkiewicz. Piotruś, pomóż mi coś. Nie? Pani, Beata pomoże. Igo, ten kostium miał usprawiedliwić pani takie czy inne postępy w tym tańcu. Ja pani powiem, jeżeli jest pani w tym programie, jeżeli dotąd pani w nim tańczy, to niech pani im zatańczy. Tańczyłam. Dziękujemy bardzo serdecznie. Cokolwiek by to miało znaczyć, mam nadzieję, że państwo tanecznie ruszą w kierunku swoich telefonów, no i oczywiście zagłosują na tę parę. A ja muszę przyznać, że zwróciłam uwagę i bardzo doceniam Igi interpretację aktorską również tego tańca. O to chodziło. O to chodziło. Tak, a powiedz mi, czy to prawda, że zamierzasz, myślałaś o tym, żeby związać swoją przyszłość z aktorstwem i spróbować swoich sił w tym zawodzie? Na przyszłość tak, myślę o tym i myślę, że byłoby to lepszym trochę rozwiązaniem niż taniec. Ale taniec, jak jeszcze troszeczkę z Łukaszem poćwiczysz, może się naprawdę w zawodzie aktorki przydać. To chyba do musicalu bardziej. Ale będzie coraz lepiej, ja w to wierzę. Ja. Łukasz, ja mam wrażenie, że Igę jednak bardzo mobilizuje program na żywo. Mam wrażenie, że jak widzę was też na próbach, że odżywa. Na próbach jeszcze Iga jest taka pełna lęku, czy jej się uda, czy nie i jednak... To dobrze, że w tą stronę, a nie, że na live'ie byłoby na odwrót, że nagle jej się nie chce. Dziękujemy. Jesteśmy gotowi do ocen? Nie. Jesteśmy gotowi? Nie. Nie? Ale ocen pani Pawłowicz nie pokazujemy. Niestety musimy pokazać wszystkich, nawet jak będą bardzo groźni. Może wcale nie będą tacy groźni. Zobaczmy. Iwona Pawłowicz. 2. Zbigniew Wodecki. Beata Tyszkiewicz. 5. Piotr Galiński. 1. Nie dobijemy do tych 20. Nigdy. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że dobijecie do znacznie większej ilości punktów z pomocą telewidzów, którzy teraz zatelefonują i prześlą głosując na was SMS-y. Ja mam taką nadzieję, że tak będzie, tylko musimy państwu przypomnieć numer 0704 30 70 04. Tu głosujemy na Igę i Łukasza. I SMS-y o treści 4 pod numer 73 26. Słać należy i dzwonić, jeśli chcecie, żeby tańczyli dalej. A warto, warto, 10! Warto. Otylia Jędrzejczak otrzymała ostatnio na treningu bardzo mocne wsparcie. No, można nawet powiedzieć, że było to wsparcie wyjątkowo reprezentacyjne. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby dodać sobie otuchy i takiej wiary w siebie, zaprosiłam moich kolegów z grupy treningowej, kolegów z kadry. To są mężczyźni, którzy ze mną na co dzień przebywają. Oni widzą mnie codziennie na basenie, 2 razy dziennie, wyjeżdżają ze mną na zgrupowania, spędzili ze mną większość mojego życia. To pokaż jakieś kroczki, my tu ocenimy, będziemy wiedzieć. Prosiłam, żeby zobaczyli jak tańczy, dodali mi jakieś tam otuchy, skrytykowali, bo też czasami tak jest. Te właśnie takie seksowne ruchy, które tańczyły, wyglądały naprawdę fajnie, tak jakby trochę inna Otylia zmieniła się pod tym względem. Jeżeli o mnie chodzi, to dałbym jej najwyższą notę. A sukienkę? A
sukienkę... To tanga taka jest taka, nie? Argentyńska? No nie, sukienkę będę miała taką... Jak skarpetki. Doskonała praca, Nuna. Doskonała. Tango zatańczy para numer jeden. Otylia Jędrzejczak i Sławomir Turski. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say, oh, smile and pray, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. Otylia i Sławek. Mam dla was dobre wieści. Otóż... Nie zahaczyliśmy o ramię, głową. Nie, nie, nie. Dobra wieść jest taka, że zarówno Iwona Pawełowicz, jak i Piotr Galiński byli uśmiechnięci od ucha do ucha oglądając. Podglądałeś. Tak. Iwonko? O tyle, wiesz, tak zastanowiłam się, że rzeczywiście tobie jest ciężej pokazywać emocje, tak naprawdę jest zagrać. Aktorom jest łatwiej, on może zagrać złość, radość. Ty jak wygrywałaś, to się cieszysz, przegrywałaś, to płakałaś i tyle. Chociaż nie przegrałaś, prawda? Więc więcej było tej radości. Powiem ci tak, że to był ładnie przygotowany, taki dobrze wykonany program tanga. Trochę mi przeszkadzało, że byłaś takim bluszczem wokół Sławka, tak się w niego, wiesz, gdyby on zniknął, to byś powiedziała, o, gdzie ja jestem, co się dzieje. Ona ci ufa po prostu. Ona ci ufa. To dobrze, Sławku. Uwierz, że bym chciała w następnym programie, nie bądź asystentką, weź troszeczkę, taki, zrób oko do nas. I pokaż coś więcej, w to, co w tobie siedzi, bo siedzi. Tutaj byłaś trochę asystentką, całkiem niezłą, troszkę tam ramka się gubiła, ale asystentką. Zbigniew? O, tylko naród cię kocha. Ale kocha cię za to. Ja coś kiedy... Ale kocha cię za to. Poczekajcie trochę. Kocha cię za to, że lata całe pracowałeś na swój sukces. Każdy mięsień w swoim ciele i każde ścięgno pracowało przynajmniej po to, żebyś odnosiła takie sukcesy, które się wszystkie bardzo cieszymy. I to wszystko działa teraz przeciwko tobie w tym tańcu, bo to zupełnie inne rzeczy prawda, są przecież. Bo już się mięśnie przestawiły, już jest fajnie. Ale mogą być zmęczone po początku. W każdym razie chciałem powiedzieć, że fantastycznie. A w tej sukni powinnaś chodzić codziennie, tak, rano tak, na treningi. Tak. Prawda, Beata? I w tych skarpetkach zielonych. Dziękuję. Ja mam dużo koloru skarpetek, naprawdę. Wszystkiego dobrego, idźcie do Kasi. No proszę Państwa, po takich komplementach ja myślę, że Państwa nie muszę jakoś specjalnie zachęcać, żeby Państwo zagłosowali na tę właśnie parę. Otylię bardzo rzetelnie i serdecznie wspierali jej przyjaciele z reprezentacji, pływacy. Otylia, czy pływacy w reprezentacji są raczej indywidualistami, czy raczej trzymają się razem? Jak u Was jest?
jest to sport indywidualny, więc tak naprawdę walczymy tylko dla nas swoje konto, ale naprawdę trzymamy się razem, staramy się wspierać. No sztafeta, gdzie startujemy wspólnie, ale naprawdę i zarówno mężczyźni, jak i kobiety zawsze mnie wspierają w drużynie. Sławek, a jak to jest wśród tancerzy? Czy raczej pracujecie indywidualnie, czy też potraficie tworzyć team, który się wspiera? Czy każdy jednak... Znaczy, ja myślę, że nie, no jesteśmy jedną wielką rodziną, oni w ogóle nie słuchają, a wy powinni potwierdzić. Sławek mówi, że jesteście jedną wielką rodziną. Potwierdzili. I to międzynarodową potwierdził również Jan. Zobaczmy teraz, czy wasza wielka rodzina, czyli sędziowie, tam dwoje tancerzy i dwoje nie tancerzy, ale również znających się już na tańcu, czy dadzą wam szansę dobrych ocen. Popatrzmy. Iwona Pawlowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. Nareszcie Otylka tańczy. 35 punktów, w tym jeden złoty medal, czyli dziesiątka, zostały zdobyte przez Otylię i Sławka. Bardzo nas to cieszy. Mam nadzieję, że Państwo również chcą docenić to tango głosując. Przypomnę telefon, żeby głosować na tę parę, należy zadzwonić pod numer 0704 30 70 01. To szczęśliwa jedyneczka i SMS-y o treści 1 pod numer 73 26. Przed chwileczką zatańczyła dla nas Otylia ze Sławkiem. Dziękuję serdecznie. A już za chwil kilka kolejne pary na naszym parkiecie. Proszę koniecznie zostać w TVN. Fundatorem nagrody dla tancerza jest producent kosmetyków Perfekta. Perfekta łączy nas piękno. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Jubileuszowy taniec z gwiazdami. O Nataszy Urbańskiej wiemy dokładnie tyle, ile sama chciała nam powiedzieć. Ciekawe teraz, ile powie nam o swoim partnerze. I co powie on sam. Mój początek tanecznej kariery był tak, że jsem zaczynał, jak ja jsem miał 17 lat. Widział jsem pierwszy raz, ja myslím, to byl film Dirty Dancing. To mě tak se podobalo, že jsem mluvil, že to byl taky můj vzor. Jan pierwszy swój sukces osiągnął, zdobywając Mistrzostwo Czech. Jest również pięciokrotnym mistrzem Szwajcarii. Prywatnie jest po prostu cukiereczek. Taniec lubię tańczyć, a taki lubię uczyć. A na sali rzeczywiście zamienia się w profesjonalnego trenera i nie ma taryfy ulgowej, to mi się podoba. Fantastycznie tańczy, to każdy może zobaczyć, ale potrafić przekazać tę wiedzę jest bardzo trudno, ja o tym wiem. Ja uwielbiam pracować z profesjonalistami i cieszę się, bo na takiego trafiłam. Jan brał udział w czeskiej edycji Tańca z Gwiazdami. Zaszedł daleko, do samego finału. Ale jak jsem widział polski taniec z gwiazdami, to było super. Dlatego ja sam przychodził do was. A jak jsem widział Natasiu, tak ja myślę, że to będzie super wszystko. Jaifa zatańczy para numer 12. Natasza Urbańska i Jan Kliment. Yeah.
Jan okazał się golfistą. Powiedział mi, że zaczyna grać w golfa w Czechach. Proszę bardzo. Dziękuję. Natasza, czy mogłabyś mnie pocałować? Wybacz, ale mój mąż ogląda. Ale to mnie jest nieważne. Całujesz żabę, rozumiesz? No, i... no to w policzek. Policzek. Dziękuję bardzo, brawo. A gąs nadal żabą pozostaje. Tak, ale i ty masz, śmiesz mi czasami mówić, że ja mam jakąś obsesję na punkcie pośladków, a ty co dzisiaj robisz? Ale ja dzisiaj akurat to służbowo robię. A ty prywatnie mówisz o pośladkach. Iwona Pawlowicz. Powiedz o pośladkach Nataszy. Oj, mogłabym też dużo mówić. Drodzy Państwo, jeżeli uważacie, że te brawa na Nataszy były wystarczające, to się mylicie, były za słabe. Ja żądam. Czekaliśmy na taki pokaz. Mam ochotę powiedzieć, że po prostu wyczesałaś. Mam taką koleżankę, która często mówi I love you. I ja tak chcę ci powiedzieć I love you. Niedługo w Elblągu jest fajny turniej, także jakbyś chciała zatańczyć. Ale to, że ja powiem, że jest pięknie, to wszyscy możemy powiedzieć, bo to widzimy. Natomiast technicznie zatańczyłaś bosko, zrobiłaś w szasę rzecz, które podczas 10 edycji, Piotruniu, zwróć tak, uwagę, tak, nie było, gdzie krok na 3 był mniejszy. Gdzie krok na 3 był mniejszy niż krok na 4, gdzie przeważnie jest odwrotnie. Jest to bardzo duży szczegół techniczny, niemożliwy do zatańczenia na tym etapie. Jesteś boska, było wspaniale i nic nie chcę ci więcej mówić, żeby też głosowali ludzie, bo jak ja coś chwalę, to jak zwykle pięknie, Nataszo, pięknie. Beata Pieszczyni. Ja chciałam... Natasza, dawaj tę torebkę tam, zobaczymy, co tam masz za kasę. Chciałam powiedzieć, że nie mogę się napatrzeć zawsze na panią. To jest po prostu taka przyjemność dla mnie, bo pani jest taka jakaś moja. Ja po prostu tak odbieram jakąś taką bliskość i gratuluję, młoda mamo, takiej formy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia, do Kasi, na Skledaną. Proszę państwa, no... Po takich komplementach bardzo serdecznie zachęcam, żeby Państwo głosowali na tę polsko-czeską parę. Myśmy się tutaj też bardzo serdecznie uśmiechali do tego waszego jive'a, bo był oprócz wszystkiego szalenie urokliwy i zabawny po prostu. No. Natasza, powiedz, czego przez ten czas waszych treningów przede wszystkim uczysz się od Jana? No, oprócz kroków tanecznych. O mój Boże. Wszystkiego się uczy. Jan mnie uczy wytrwałości, uczy mnie tych kroków ciężkich i no cóż, no i takiego fajnego, pozytywnego podejścia, kiedy już nie mam siły i mówię, że tego nie potrafię. No właśnie, tu. A ja bym powiedział, co ja se nauczyłem od Natasi. Proszę? No, ja bym powiedział, że od Natasi jsem se nauczył za ten miesiąc, że ani jedną nie przychodziła negatywna. To było w ogóle dla mnie różnica. Ja mam wrażenie i tu mogę Państwu przekazać, bo Państwo ich tylko widzą, a ja ich jeszcze czuję obok siebie. Od tych dwojga ludzi bija szalenie pozytywna energia pogodnych, bardzo pozytywnych ludzi. Zresztą my samych takich tutaj mamy, ale oni jakoś tak w tej chwili szczególnie promieniują. Myślę, że dlatego, że mają nadzieję, że będą mieli bardzo fajne oceny. Popatrzmy. Iwona Pawlowicz. Myślę, że będą piękne. 10. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Pyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. Proszę bardzo. Polska, dobre. 4 dziesiątki upolowane po raz drugi dzisiejszego wieczoru. Drodzy Państwo, mamy naprawdę bardzo wysoki poziom. Już 3. odcinek, dopiero 3., a już 4 dziesiątki. Dobra kombinacja czesko-polska. To jest pozytywny facet. No proszę. Strasznie się baliśmy tego. Natasza, ale uwierz już, że było dobrze. 4 dziesiątki. Jeszcze sobie przypominałam. Pamiętaj, Siusiu ci się chce, bo ten taniec trochę tak wygląda, jakby ci się chciało, Siusiu. Także bardzo mi się chciało. Telefon dla Państwa. Państwo może już ten telefon pamiętają, ale jeśli ktoś nie pamięta, przypominam 0704 30 70 12 oraz 12. Treść 12 to SMS pod numer 73 26. Głosować jak najbardziej należy. Dziękuję Wam pięknie. Gratuluję. Dziękujemy bardzo.
Zwykle mówimy o ludziach w czepku urodzonych. Jednak w tym wypadku możemy chyba mówić o człowieku urodzonym w bramce. Pierwszą piłkę dostałem od mojego chrzestnego. Cudowny prezent, bardzo się z niego cieszyłem. I w sobotę od rana do niedzieli wieczorem graliśmy mecze. Wracałem do domu pozdzierany, poobijany, porwane ciuchy, ale strasznie zadowolony. Czasami zdarzało się, że mama miała problem, bo gdzieś wybiłem szybę sąsiadom. Oczywiście uciekając gdzieś tam z piłką w krzaki, chowałem się i czekałem na konsekwencje tego zdarzenia. Sport bardzo, bardzo mocno kształtuje charakter. Na pewno mnie zmienił jako człowieka. Na pewno spowodował, że nabrałem dużej pokory do życia, dużego dystansu. Grałem takie mecze w swoim życiu, od których czasami wydawało mi się, że zależy moje dalsze życie. Bardzo często opowiada mi o piłce. Widzę, że jest to jakby całe jego życie i faktycznie ogromna pasja. Wydaje mi się, że on sobie nie wyobraża innego życia niż właśnie życia piłkarza. Jakie masz delikatne ręce. On wygląda jak myszka Miki. Tango zatańczy para numer 7. Radek Majdan i Izabela Janachowska. All that matters, lying and deceiving, things are sin. Drifting through a world torn and tattered, every thought I have domains a thing. Radek i Izabela. Ale w bramce urodzony. Piotrek Galiński. Od razu, bo wiem, że masz ochotę dużo powiedzieć, więc nie zabieram czasu. Dużo jak dużo, na jakieś 45 minut, tyle co mecz. Radek, trenera chyba ci zmienili, bo dzisiaj było nieźle. Miejmy nadzieję, że wiesz, teraz polska reprezentacja też ma nowego, że będzie fajnie. Powiem tak, fajne tango, bo zróżnicowane rytmicznie. I to tak jak gdyby podniosło wartość tego, wiesz, że nie było tylko slow, slow, quick, quick, tylko różne rytmy i w tym byłeś znakomity. Takie trochę może zaprzechodzone, takie wiesz, takie oczywiste tango, tak się kierą w przód, ale ta wartość rytmiczna bardzo podniosła jak gdyby jakość tego programu. Powiedz mi te rytmy, jak stoisz na bramce i widzisz gościa, który się grzeje, to te rytmy też tam oceniasz? Jak ty? Tak, tak, praca nuku bramkarza jest bardzo ważna, więc można powiedzieć, że coś tam sobie wnoszę z mojej takiej. Ale wiesz, tak teraz wyczujesz jak tego gościa, co leci rytmicznie, wiesz, to jak go wyczujesz, to będziesz lepiej bronił może od razu. No przede wszystkim przydał mi się chwyt Izabeli, bo to był dla mnie największy problem. Nie ukrywam, i jak trenowaliśmy, to chciałem w ogóle wręczyć jej kask, sztuczną szczękę i jakieś ochraniacze, ale udało się jej zajść cała. Także cieszę się bardzo. Fajnie było dzisiaj. Wyszku? Ja mam prywatę, proszę bardzo. Pani Beata ma bardzo ważną. Ja chciałam pozdrowić Gustawa. Ja wiem, że już śpisz, ale może oglądniesz powtórce. Tak, to mamy dużo. To ja teraz, dziękuję, można? Dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa.
pierwszy raz widziałem, żeby trener tak szalał za swoim zawodnikiem. No to jest fantastyczna rzecz. I to było widać. Rzeczywiście to, co Piotr powiedział, wie co mówi, bo pół Polski nauczył tańczyć w końcu. Ja zobaczyłem faceta dystyngowanego, zdecydowanego, jednocześnie opiekuńczego. I to nie jest to, że ja preferuję jakąś wyższą formę doznań, panie Radku, żeby pan sobie nie myśli. W każdym razie jest to esencja, myślę, tanga gardyńskiego. Prawda, panie Marku? Gdzie pan jest? Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Radek Izabela. To nie to, że Zbigniew Wodecki preferuje wyższą formę wyznań. W każdym razie ja preferuję państwa głosy. Chciałbym, żeby następna para przeszła na pewno do kolejnego odcinka. Myślę, że dzisiaj będą mieli na pewno okazję do radości i powody do radości po tym tangu. Iza, to nie jest tylko tak, że to głównie mężczyźni, no głównie mężczyźni oglądają piłkę, dobrze, kibicują piłce, ale podobno niektóre kobiety bardzo kibicują piłce też. Czy ty się interesowałaś piłką nożną, czy na razie nie? Powiem ci szczerze, że nie interesowałam się piłką nożną. Poza tym ja w ogóle jakby mało interesuję się sportem, bo jestem typem kobiety, która generalnie boi się piłki. Zazwyczaj w szkole, jak ktoś do mnie piłkę podawał, też odwracałam w drugą stronę i uciekałam. A to witamy w klubie. Ja strzeliłam w swojej szkole najwięcej samobójczych koszy. A, no bo proszę. Uciekałam przed piłką. Tak, ale ogólnie jak najbardziej zachęcam i zapraszam wszystkie panie na stadion. Jak to się mówi, kobiety łagodzą obyczaje i na pewno niewątpliwie nadają dużego kolorytu każdemu spotkaniu ligowemu. Także i mam nadzieję, lubicie, nie jeżeli... tylko Iza, ale wszystkich tu uczestników serdecznie zapraszam na nasz najbliższy mecz. Lepiej się czujecie i słyszycie to, jak kobiety macie też na trybunach i kibicują. Oczywiście, że tak. Myślę, że tam... te piski im dodają mocy, słuchaj. Mimo tego, że nie możemy tam spoglądać na trybuny, co jakieś, ale tam ktoś sobie tam zerknie od czasu do czasu na pewno. Trzymam teraz kciuki za wasze dobre oceny. Mam nadzieję, że wam się absolutnie należą. Popatrzmy, jakie oceny sędziowie dla was zaproponują. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 8 dzisiaj. Więcej niż 5. Dziękuję. Radek powiedział w końcu więcej niż 5. Dzisiaj prawie same ósemki. Super, super. Masz powód do radości. Bardzo się cieszymy, cieszą się ze mną Radek i Iza, będą się cieszyli oczywiście jeszcze bardziej, jeżeli i państwo będą im dobrze życzyć i zagłosują na tę parę. Telefon to jest 0704 30 70 07, a SMS to jest 77 pod numer 73 26. Prosto? Prosto. Ich ostatni występ kosztował nie tylko samych zainteresowanych sporo nerwów. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło i mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, tylko już bez tych emocji. Bardzo wiele miałem obaw przed ostatnią niedzielą. Wolno za nic na świecie cię opuścić. Trzymałem ramę przez pierwsze 15 sekund. Za momencik zaczynało się. Gdzie ten łokieć? Gdzie ten łokieć? Zaczęło się robić nerwowo. Płakać mu się chce, proszę cię. Co? Przestań, proszę cię. Naprawdę nad tym pracujemy i potem efekt jest taki słaby. To jest nieważne w ogóle wszystko, ale naprawdę jak ci strasznie na tym zależy, to słabo wychodzi i tak... Trzeba chyba odpuścić właśnie. Palce, pięta, to jest szokujące, pięknie. Gdy usłyszałem pierwsze dobre słowa od Iwony Pawlowicz, naprawdę się ucieszyłem bardzo. Z większą wiarą podchodzę teraz do kolejnego zadania, do kolejnego tańca. Już wiem, otwórz buzię, będzie ci lepiej. Tak, otwarta buzia to jest właśnie to. Lepiej. Wiem, że muszę przejść ten etap, kiedy będzie ciężko, ale później może być nagroda. Welcome to Muppet Show! Jajfa zatańczy para numer 2, Piotr Zelt i Anna Głogowska. Everyone was in jeans. I thought you were a rich girl, only having fun. Your look at dresses brought stares from everyone.
żaba! Piotr, czy mógłbyś mnie pocałować? Znaczy, przepraszam bardzo. Uśmiechnięta komisja, bardzo mnie to cieszy, jury. Natomiast Piotrze Galiński. No wiesz, musimy być uśmiechnięci, bo jak do wiesz, techniki i tańca wkrada się taka wiesz, nomenklatura, że taniec mi przypomina taką figurę, jakbym się siku chciało, to Beata musisz to napisać, że taniec się w Polsce zmienia. W Teletygodniu opiszesz to. Natomiast ty, Piotrze, w ogóle nie wyglądałeś na to, że chce ci się siku. Absolutnie. Co? Że chce ci się siku. Chociaż. Nie, ale słuchajcie, tak, nie, to nie, naprawdę, ale musimy to powiedzieć, wyjaśnić. Musimy wyjaśnić, dlatego że jest taka tendencja w jive, tak jak tańczymy krok podstawowy, że w kroku trzecim właśnie i piątym nogi powinny być dosyć blisko siebie, nawet uda powinny być blisko, a kolana powinny mieć taką tendencję lekko do środka i to przypomina takie, Ania, zrób tą pozycję taką. Tak blisko się obok, tak, jakby tak się jest. Tak. Natomiast to absolutnie właśnie tego ale nie było. Jest inaczej. A przestań tam, ale w technice powinno być tak samo, wiesz. Było wesoło. To już wszystko, co mam miłego na ten temat do powiedzenia. Beata, ty śpiewi. Aj, ta Ania, nasza Ania, ta kropeczka, ona wszystko umie. Ona nawet, żeby pan ładnie tańczył, to dała panu dwa razy za duże buty, bo wtedy one są wygodne. Bardzo dziękuję. Ale tańcząc z Anią, nawet pan za dwa razy dużych butów nie zgubi. Taka ona jest już. Dziękujemy bardzo. Zbieram. Przy tańcu z Anią wciska w buty po prostu. Dlatego nie gubię, nawet jak są za duże. Dziękujemy bardzo serdecznie, Piotruś i Ania. A mnie nie pozostaje nic innego, jak zachęcić państwa do natychmiastowego głosowania. Dziękuję. A ja zanim powitam Anię i Piotra, wspomnę tylko, że partner taneczny Ani z jednej z poprzednich naszych edycji, Steve Allen, po raz dziewiąty już zwyciężył Mistrzostwo Świata w surfingu. Jezu, Steve, jestem z siebie taka dumna. Ania. Czyli masz bardzo dobrą rękę do swoich partnerów i do nauki ich tańca, ale ty cały czas strasznie przeżywasz. Przecież ty już dobrych parę lat. Sama jesteś zawodniczką taneczną i uczysz tańca, a wciąż jak bardzo się emocjonujesz. Tak, jak przestanę przeżywać, przestanę tańczyć. Naprawdę, to jest w ogóle wtedy bez sensu. Trzeba po prostu przeżywać i dzięki temu myślę, że moje, nasze, wszystkich tancerzy, którzy robią to z sercem i z duszą, nie Rafał, to po prostu jest pełniejsze, piękniejsze, fajniejsze, ciekawsze i nam tych żyć na wiele żyć wystarczy. Żadna rutyna wam nie grozi na pewno. No. Piotr, jaka motywacja dla ciebie jest lepsza? Jeżeli słyszysz krytykę i musisz się spiąć, żeby te błędy poprawić, czy jeżeli ktoś cię pochwali i mówi, dobrze Piotrek, tak trzymaj dalej, wolisz pozytywnie, czy wolisz wszystko we właściwych krytykę? Proporcjach. Zobacz, jak nie zakochać się w tańcu, mając taką partnerkę, która całą duszą kocha to, co robi. Tak. I zaraża tą miłością do tańca. Piotrek, trzymam kciuki teraz, żebyście mieli jak najlepsze oceny. Mam nadzieję, że wasz jive podobał się jurorom i że zaproponują dla was wysokie stopnie. Iwona Pawlowicz. 5. Zbigniew Wodecki. Za odwagę i całość tak. Gość jest. No. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 4. Strzały znikąd, powiedziała Ania. Słuchajcie, ale jest tak pół na pół. Pół ocen bardzo wysokich, pół ocen trochę groźnych. Niech to was motywuje. Ja mam nadzieję, że zmotywują was przede wszystkim telewidzowie, którzy wam dobrze życzą. Zmotywujcie nas, telewidzowie. Pozdrawiam wszystkich naszych kibiców. Trzymajcie za nas kciuki i głosujcie. Ale nie trzymajcie na tyle mocno, telefonach. Żeby teraz nie móc zadzwonić. No na właśnie, telefon podajemy. Pozdrawiam telefon. Łódź, moją rodzinną. Telefon 0704 30 70 02 i SMS-y o treści 2 pod numer 73 26. Ania, której nie grozi rutyna i Piotr, który potrzebuje dobrej motywacji i bardzo rzetelnie pracuje, czekają na wasze głosy. Za perfekcyjne przygotowanie do występu kolejnej gwiazdy mogę ręczyć. Z tego mianowicie powodu, że poniekąd to ja sam za nie odpowiadałem. I muzyka! Nie, to był obok. Zobacz, robisz tak. Tu ci pokażę. Tam, 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 nóżka,
Hop! Jesteśmy w Teatrze Kapitol. To jest sztuka Nigdy nie zakocham się. Kryminał romantyczny. No, mam cię. W którym występujemy na zmianę. Na zmianę. Z kolegą. Z Jackiem. Tak, i jest to molto complicato dla mnie. Pan? Nauka z tańca z gwiazdami się przydaje. Tak. Wiesz, jaka jesteś lekka teraz? No, o tym tańcu z gwiazdami. Kocham tango i kocham chłopaków moich. I żyli długo i szczęśliwie. Jesteś taka sexy, krew zamienia się w dopaminę. Tango zatańczy para numer 5. Grażyna Wolszczak i Cezary Olszewski. Grażynka i Czarek. No pięknie. Ale to nie było tak jak na filmie pokazane. To znaczy najpierw było to tango, a potem dopiero... Może ja cię od razu pocałuję. Ojejku. Jeszcze tylko wypada powiedzieć, że tango przygotował Marcin Król i Ania Głogowska, bo to znaczy w naszym teatrze. Tak, tak. Tutaj bardzo dziękuję Maćkowi Zagliczyńskiemu. A tutaj Maćkowi, właśnie. I teraz Iwonka Pawlowicz. Grażynko, wyjątkowo zacznę od twojego wyglądu, takiego tego zewnętrznego, nawet nie tanecznego, bo my zawsze kobiety pięknie wyglądamy, ale powiem ci, że nie mogę oderwać od ciebie oczu. Jesteś tak osadzona w jakimś, wiesz, piękne. Tym, tu batka mi w epoce, wiesz, w stylu, super. Coś po prostu, naprawdę, drodzy państwo, nie wiem, czy wy zwróciliście na to uwagę, ale boskie to jest. Po prostu... I teraz też, wiesz co, w samym tańcu było troszkę błędów takich, wiesz, technicznych, natomiast tak umiejętnie, swoim aktorstwem, po prostu tak przykrywałaś, że przyznaję, to jest właśnie ta broń, wiesz, ja się zawsze czepiam tych szczegółów, ale jeżeli gwiazda, jaką jesteś, wybija mi, wiesz, moje argumenty, to ja się poddaję. Po prostu ładnie swoim, wiesz, aktorstwem weszłaś w muzykę, oddałaś charakter tanga, tańca dojrzałej kobiety, wiedzącej, co robi, wiedzącej, po co jest. Byłaś chmurna, byłaś, wiesz, trochę taka kocia, trochę z dystansem. Dziękuję. Mój wpływ na Iwonę. 5 lat pracowałam nad Iwoną, żeby powiedziała takie zdania. Chodź ci podziękuję, Pocałujcie się, bo to już na dzisiaj... Ona nie żaba. Długo się poddawała. Nie ona nie żaba. Ciebie mogę, pocałuję. Graszka? Uważaj. Grażynko? No czekamy. Bo ja jestem przekonany, że się zobaczymy
w ostatnim odcinku. Przekonany jestem. Natomiast bardzo bym chciał, jeżeli odrzucić, bo miałem takie wrażenie, że tak troszeczkę punktacja ci troszkę podcięła skrzydła zupełnie niesłusznie, bo rzeczywiście zagrałeś aktorsko pięknie to tango. I mam nadzieję, że się spotkamy w przedostatnim odcinku jeszcze. A spotkajmy się w następnym, to już będę szczęśliwa. Proszę, a ja będę na pewno. A, to dobrze. To. A poza tym myślę, że program przebiega pod takim, te całusy, to ja myślę, Bogdan Rymanowski zazdrości trochę, co? W kadzie na ławie. Dziękujemy bardzo, do widzenia. O właśnie, gdyby tak politycy wzięli przykład z naszego programu. W każdym razie... Mam nadzieję, że Państwo już natychmiast, już w ogóle są w okolicy swoich telefonów. Grażyna z Czarkiem, ostatnia tańcząca para tego wieczoru, ale za to jaka, ale jaka. Ja mam misję. Misja jest. Mam misję. Spełniamy Państwa, misję, tak, proszę. To jest bardzo ważna sprawa. Wraz z kierownikiem planu Gustawem chcieliśmy pozdrowić pana kapitana cymbalistę z Krakowa, któremu urodził się syn parę minut temu. Jest wielkim fanem naszego programu, ale niestety nie może go oglądać. Wyślemy mu kasetę z powtórką. Płytę, przepraszam, bo już kaset nie ma. To gratulujemy syna w takim razie. Grażyna, a ty w... korepetycje z tańca w teatrze. Widziałam, że przez chwilę miałaś z Gąsem. Tak, tak, tak. Jakim on jest nauczycielem tańca, ten Gąs? Słuchaj, jak za nią Głogowską jest, to daje radę. To daje radę? Tak. Na scenie, w spektaklu, który grają, naprawdę to widać. Ja widziałam ten spektakl w Kapitalu. Spektakl, no, zapraszamy bardzo, ale taniec? Pięknie. Oby tak teraz zamruczeli nasi sędziowie, też z uznaniem i z tymi dobrymi ocenami. Iwona Pawlowicz. 9. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 9. Zdziwiona jesteś? Zdziwiona i szczęśliwa, nie ma co udawać. Oboje jesteśmy zdziwieni, że to prawda. Słuchajcie, jak będzie dalej taki progres, to ja nie wiem. To jest w ogóle... Dajcie nam szansę na ale progres. Ale naprawdę nie oczekiwaliście, że możecie takie dobre oceny wywalczyć tym tangiem? Ja mam przecież ksywę eliminator, prawda? W poprzednich edycjach stałem we wszystkich programach. Już nikt nie chce ze mną stawać do odpadki. Więc nawet jeżeli stalibyśmy do odpadki, to się nie boimy. Ale była taka edycja, którą wygrałeś. Tak, ale no to wtedy, to, no tak. To I teraz oby była ta następna. No. Z pomocą telewizorów Borsza. Również. A zatem telefon, Borsza. Przypomnę, 0704 30 70 05, taki to numer do zatelefonowania oraz SMS o treści 5 pod numer 73 26. Dzisiaj Grażyna z Czarkiem zatańczyli piękne tango. Państwa głosom mam nadzieję nie będzie końca również. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. Zacięty jest to rzeczywiście bój na naszym parkiecie. Sami Państwo, myślę, przyznają, że 10. jubileuszowa edycja obfituje nie tylko we wspaniałe gwiazdy na parkiecie, Stowarzyszeniem Wspaniałych Gwiazd Partnerów Tanecznych, ale również wspaniały taniec, świetne choreografie, już trzeci odcinek, a tu taki poziom. Ja jestem zaskoczona, co to będzie dalej. Zobaczmy, jakie będą oceny w zestawieniu. Mamy ex aequo dzisiaj pierwsze miejsce z maksymalną ilością punktów. Ania i Rafał zdobyli maksimum możliwości i również Natasza i Jan od jurorów otrzymali najwięcej punktów. Na kolejnym miejscu Grażyna i Cezary dziś wieczorem i to jest pierwsza trójka tego wieczoru. Natomiast na razie według jurorów zagrożona mogłaby być Weronika i Krzysztof oraz mogłaby być Iga i Łukasz. Czy tak się stanie, czy te dwie pary dziś będą zagrożone, to się okaże już za kilka minut. Państwo oczywiście mają jeszcze te kilka minut na swoje głosowanie. 7 minut zostało do końca waszego głosowania, więc zapraszam serdecznie do oddawania głosów. Walczcie o swoją ukochaną parę i dajcie im szansę tańczenia w kolejnym programie i wygrania kryształowej kuli oraz wspaniałego samochodu. Dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, na kogo dziś wieczorem, tej niedzieli zagłosować, przypomnimy skróty wszystkich tańców. Zapraszam. Jeżeli głosujesz na Marcina i Kasię, dzwoń 0704 30 70 09 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 9. Jeżeli głosujesz na Weronikę i Krzysztofa, dzwoń 0704 30 70 08 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8.
Jeżeli głosujesz na Anię i Rafała, dzwoń 0704 30 70 11 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 11. Jeżeli głosujesz na Michała i Anię, dzwoń 0704 30 70 06 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Zygmunta i Blankę, dzwoń 0704 30 70 03 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 3. Jeżeli głosujesz na Igę i Łukasza, dzwoń 0704 30 70 04 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Otylię i Sławka, dzwoń 0704 30 70 01 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 1. I can help it if I cry. Jeżeli głosujesz na Nataszę i Jana, dzwoń 0704 30 70 12 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Jeżeli głosujesz na Radka i Izę, dzwoń 0704 30 70 07 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 7. Jeżeli głosujesz na Piotra i Anię, dzwoń 0704 30 70 02 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Jeżeli głosujesz na Grażynę i Czarka, dzwoń 0704 30 70 05 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Sponsorem nagrody głównej dla gwiazdy jest Sokołów. Szlachetność smaku. Tańczyły dzisiaj wszystkie nasze pary. A ty co masz taką minę? Jakbym cię nie znała, to myślała, że martwisz się czymś. No bo rzeczywiście się martwię. Ale czym ty się teraz martwisz? Tym, że zobaczymy się dopiero po przerwie reklamowej. Na żywo ze studia TVN. Taniec z gwiazdami. Proszę Państwa, i nasze głosowanie zostało oto już zakończone. Wszystkie głosy są podliczone i my znamy już wyniki. Wiemy już, kto będzie musiał pożegnać się z marzeniami o kryształowej kuli i luksusowym Mercedesie Gielka. A na tę wiadomość niecierpliwie czekają. Natasza i Jan, Ania i Rafał, Marcin i Kasia, Weronika i Krzysztof, Radek i Iza, Michał i Jania, Grażyna i Cezary, Iga i Łukasz, Zygmunt i Blanka, Piotr i Ania oraz Otylia i Sławek. Pierwsze miejsce w dzisiejszym odcinku zajmują Natasza i Jan.
Na drugim miejscu, bardzo blisko od ex aequo, znaleźli się Ania i Rafał. Trzecie miejsce. Brązowy medal dzisiejszego odcinka otrzymują Otylia i Sławomir. Po sumowaniu ocen jurorskich i Państwa SMS-ów oraz telefonów, tuż za podium na czwartym miejscu dziś wieczorem znaleźli się Grażyna i Cezary. Kolejny tydzień wspaniałych doznań, treningów. Czeka także parę. Radek i Izabela. I kolejna para, która teraz odetchnie zdecydowanie z ulgą. Serce bije szybko. A są to? Weronika i Krzysztof. A ćwiczyć choreografię do kolejnego odcinka mogą spokojnie. Piotr i Ania. Zostają również z nami w programie i będą tańczyć w przyszłym tygodniu. Michał i Jania. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie, ostatni będą pierwszymi. W każdym razie na ostatnim, niezagrożonym miejscu dzisiaj są... Marcin i Katarzyna. A z nami pozostały dwie pary. Zygmunt i Blanka oraz Iga i Łukasz. Czy mogli czuć się dzisiaj zagrożeni? O tym zdecydowali jurorzy i przede wszystkim Państwa głosy, niestety. Jednej z tych dwóch par zabrakło. Dziś troszkę szczęścia. Po zsumowaniu punktów sędziowskich i SMS-owych, czyli decyzją Państwa, w następnym odcinku nie zatańczą niestety.
Iga i Łukasz. Dzisiaj bardzo dzielnie tańczyli, walczyli o zdobycie punktów i waszego uznania za Jive'a. Niestety troszkę tych punktów zabrakło, ale macie i tak wielu sympatyków. No mamy trochę. Nie wiem, co mam ci powiedzieć w tym momencie. Miło ci się tańczyło chociaż te kilka odcinków? Powiedz, że tak. Proszę. Nie. Nie miło. Było super. Łukasz. Dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję. Jestem trochę zestresowany. Już nie będziesz musiał się ze mną męczyć. O Jezu. Ale jeszcze czeka przed... Będzie przed... Czeka. Was smutno, czeka ale was czeka ostatni was... odcinek. Czeka was odcinek finałowy, gdzie dacie czadu. Obiecujecie. Na pewno. Zobaczymy. Szczególnie po odcinku. Dziękujemy serdecznie. Dziś niestety Iga z Łukaszem z nami się pożegnają. A za tydzień? Za tydzień, proszę państwa, Paso Doble i Foxtrot, czyli Slow Fox. A dziś, jeszcze dziś wieczorem o godzinie 23.25 serdecznie zapraszamy państwa na kulisy Tańca z Gwiazdami. Spotka się z państwem Piotr Gąsowski. Zapraszam bardzo gorąco. A my zapraszamy za tydzień. Dobranoc. Pocałujmy Kasia.